Dzień dobry, w poniedziałek. Mam nadzieję, że dobry i zdrowy dla Was. Ja, jak słyszycie, pewnie i od razu muszę się z tego wytłumaczyć, z zatkanym nosem. To infekcje przedszkolno-dziecięce, które, no, które w środowisku mojej córki są rzeczą w tej chwili niezwykle popularną. Cóż, trzeba przez to przejść i, no i trzeba przejść przez to z godnością. Wielokrotnie powtarzano te żarty o mężczyznach, że u nich to w zasadzie jest stan przedśmiertny w momencie, w którym zaczynają mieć 36,8 i katar. Jest coś na rzeczy, ale też wiemy, w jak wrażliwym okresie jesteśmy, kiedy musimy uważać na każdą infekcję, niezależnie od tego, czy jesteśmy zaszczepieni, czy nie, to musimy naprawdę bardzo, bardzo bacznie przyglądać się naszemu zdrowiu. Wiadomości, które już pewnie powzięliście, są takie, że dzisiaj chyba od północy można rejestrować 16 i 17 latków na szczepienia przeciwko COVID-19. Oczywiście trzeba tam wypełnić formularz, który potwierdza zgodę rodziców na wykonanie takiego szczepienia, choć sama obecność rodziców przy szczepieniu ma nie być wymagana. Wszystkie dane pokazują, że jest naprawdę bardzo dużo terminów wolnych, dostępnych na szczepienia. Ta dynamika zdaje się spadać. Wydaje się, że chyba ci wszyscy, którzy chcieli się zaszczepić i którzy byli do tego zdeterminowani, już to zrobili albo za chwilę to zrobią. Te wolne terminy to nie najlepszy znak. Dobrze, że rząd w tej chwili próbuje w jakiś sposób usprawnić czy przyspieszyć tę procedurę poprzez skrócenie czasu pomiędzy pierwszą a drugą dawką. Dzisiaj też już od rana w mediach pojawiły się apele, że jeżeli macie odległy termin drugiej dawki, to możecie dzwonić na infolinię czy logować się do systemu tego e-pacjent, e-zdrowie i uzyskać przyspieszenie, szybszy termin podania drugiej dawki. I jak najszybciej powinniście, o, Edward Kucz pozdrawia z Albek, byłem w Albek swego czasu i to nawet nie raz, więc pozdrawiam bardzo serdecznie tę piękną niemiecką miejscowość. W drodze na Rugię, później na Bornholm, ale to osobna historia i stare dzieje. Zaczęliśmy od pandemii, to rzeczywiście jest wciąż w Polsce, niezależnie od tego zdjęcia obostrzeń, którego skutki już obserwowaliśmy w ten weekend w ogródkach restauracyjnych chyba w całym kraju. To oczywiście wciąż najważniejszy temat. Dla nas bardzo ważnym tematem pozostają też lasy i ta akcja, którą rozpoczęliśmy w ubiegłym tygodniu. Bardzo Was proszę, żebyście jeszcze bardziej zintensyfikowali swoje działania w tym zakresie. Lasy nie dla kasy. Protestujemy przeciwko ustawie, czy projektowi ustawy, który ma wjechać w tym tygodniu do Sejmu na Komisję Środowiska. W ustawie, która po prostu proponuje bandycką prywatyzację lasów państwowych. Rzecz, na którą z całą pewnością nie możemy się zgodzić i przeciwko której będziemy bardzo stanowczo protestować. To jest nasz skarb narodowy. Dałem temu wyraz w bardzo, że tak powiem, ekspresyjnym live'ie w ubiegłym tygodniu. Proszę Was, żebyście ponieśli tę wiadomość, żebyście pomogli razem nam przetrwać to horrendum i zatrzymać ten proces, który za chwilę może pod auspicjami PiS-u wystartować i zapewnienia posłanki, która jest tam główną sprawczynią tego zamieszania, niewiele dla mnie znaczą i myślę, że chyba nie powinny znaczyć nic dla nas, dlatego że wiadomo, że tam szeregowe posłanki o niczym nie decydują, o wszystkim decyduje jednoosobowo prezes i jego kamaryla, która jeśli dojdzie do wniosku, że prywatyzować te lasy, zabierać je i wycinać się opłaca, to po prostu będzie to robić. Ta władza, i tutaj przechodzę do Nowego Ładu, do tego, co było tematem bez wątpienia weekendu i o czym dzisiaj już mówiłem rano w wywiadach u Dominiki Wielowiejskiej w TOK FM i u Beaty Lubeckiej w Radio Z, to jest... Znaczy, ci ludzie po prostu nie mają żadnego moralnego prawa, żeby nam proponować cokolwiek i nie mają żadnego moralnego prawa ani tytułu do tego, żeby oczekiwać, że my w cokolwiek będziemy wierzyć. Wiecie, mówiłem już o tym wiele razy i powtórzę, jesteśmy świeżo po pandemii, czy wychodzimy z pandemii, w której zginęło kilkadziesiąt tysięcy więcej ludzi niż zabił sam COVID. Dlaczego zginęli ci ludzie? Dlatego, że mamy taką władzę, jaką mamy. Władzę, która nie jest w stanie rozwiązywać problemów, tylko kłamie, bajdurzy, opowiada kocopoły i wymyśla i projektuje jakieś kolejne wizje. Dzisiaj szydziłem z tego w tych porannych wywiadach. Gdzie jest ten milion samochodów elektrycznych, który jeździ wokół tych 100
tysięcy polskich mieszkań. Gdzie są te wspaniałe, konstruowane w Polsce bezzałogowe pojazdy, które latają nad inteligentnymi kopalniami, w których jest węgla jeszcze na kilkaset lat? Ile takich baśni słyszeliśmy już od pisowców? Ile takich bajek i bzdur opowiadał nam już Morawiecki? Spójrzmy choćby na strategię odpowiedzialnego rozwoju, a ja jeszcze raz, jeżeli chcecie posłuchać, kto do was mówi w tym Nowym Ładzie, apeluję, zerknijcie na stronę Strategię 2050 i przeczytajcie tę analizę. Analizę Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju po 5 latach, skala porażki w konkretnych liczbach. My tam bardzo precyzyjnie pokazujemy, ile wyszło z tych zapowiedzi i jakby zupełnie precyzyjnie wiemy, że za 5 lat będziemy pokazywali ten sam dokument o tym Nowym Ładzie. Tyle samo wyjdzie z tych ich opowieści. Pomijając już fakt, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy tak naprawdę traktują państwo, i to jest mój największy ból z tym 130-ponadstronicowym dokumentem, w którym jest mnóstwo rozstrzelonej czcionki, wykresów, jakichś wielkich liczb, cyfr. Czasami miałem wrażenie, jak oni to pisali, że po prostu zrobili sobie taką sałatkę, do której ponapakowywali tych rzeczy, co sobie ostatnio ponawymyślali. Skąd w tym Nowym Ładzie nagle znowu tylnymi drzwiami wprowadzana Akademia Kopernikańska, która zdaniem ministra Czarnka i kolegów ma zlikwidować, czy tak naprawdę osłabić do bólu Polską Akademię Nauki, zastąpić ją ich własnym narodowym, centralnym, polskim ciałem, którym będą sterowali ręcznie i promowali tam tylko wiernych sobie ideologicznie naukowców. Skąd to się nagle tam wzięło? Skąd te wszystkie grzyby, które tam nagle wpadają do tego barszczu bez ładu i składu? Ale cała wizja, którą oni proponują, to redukuje państwo, czyli nasz wspólny skarb, do bankomatu skrzyżowanego z wpłatomatem, który pobiera jeszcze sowitą prowizję za to, że komuś te pieniądze zabiera, a komuś oddaje. I oczywiście te prowizje skonsumuje na swoje. My mówimy o tym, że mamy do czynienia, i to widać przecież, to widać na każdym kroku. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy jedną ręką ci dają 500 zł, ale drugą ci w tym samym czasie wyciągają z kieszeni 1000 zł. Czy to się naprawdę nam opłaca? Ja już pomijam to, że ja nie mam żadnej wiary w to, że oni cokolwiek dowiozą i cokolwiek zepną i że którekolwiek z tych ich bajań ogólnorozwojowych zostanie zrealizowane. Ale kiedy patrzę na to, jaki jest poziom, że tak powiem, szczegółowości tego planu, no to o czym my tu w ogóle rozmawiamy? Tak, są tam kroki w dobrym kierunku. Myśmy też mówili, że trzeba podnieść kwotę wolną i to jest krok w stronę bardziej sprawiedliwego systemu podatkowego. Mówiliśmy też, i to jest dobry krok, krok w dobrym kierunku, o podniesieniu progu wejścia w drugą grupę podatkową. To też jest zmiana oczekiwana i słuszna. Natomiast jeżeli chodzi o wprowadzanie tych realnych obciążeń podatkowych, bo wiecie, to pewnie słyszeliście już tysiące komentarzy, co się teraz dzieje, co oni planują zrobić. Wiecie, że naszych wynagrodzeń 9% odprowadza się składki na zdrowie, z czego 7,75 można było odpisać od podatku. I to jakby był, jeżeli można tak powiedzieć, nasz zysk. Natomiast w tej chwili tego odpisu nie będzie można robić. A najbardziej dostaną tą zmianą po kieszeni, znaczy nie dokładnie tą zmianą, ale dostaną po kieszeni w tym obszarze składki zdrowotnej ci, którzy są na jednoosobowej działalności gospodarczej, bo u nich do tej pory było tak, że się płaciło zryczałtowaną składkę, a teraz się będzie płaciło po prostu 9% od dochodu, co oznacza, że realnie w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oczywiście coś uzyskasz z kwoty wolnej, natomiast jeżeli zarabiasz więcej niż 400 na rękę, czyli 6 tysięcy brutto, oczywiście plus VAT, to to będziesz od przyszłego roku zarabiał po prostu mniej, będziesz mniej tych pieniędzy na rękę dostawał, od 400 mniej więcej na rękę przy działalności gospodarczej, przy etacie umowie o pracę to wygląda inaczej. I znowu popatrzcie, okej, zgadzamy się i chyba trudno znaleźć człowieka, który powie, system podatkowy powinien być niesprawiedliwy. Nie, system podatkowy powinien być sprawiedliwy. A więc nie może być tak, że ten, który zarabia mniej, płaci więcej niż ten, który zarabia więcej, bo to jest niesprawiedliwe. I oczywiście, że trzeba więcej wydawać na zdrowie i my sami o tym mówiliśmy w naszym programie, że planujemy podnieść, jeżeli ludzie się zgodzą, składkę zdrowotną, tak, ale my pokazujemy za co, żeby było do 6% PKB. Tylko że my, jak mówię, pokazujemy za co. My pokazujemy, co za to byśmy zrobili.
My uważamy, ja głęboko dzisiaj jestem przekonany, że dzisiaj musimy wyjść do ludzi i powiedzieć, słuchajcie, prosimy was, żebyście odzyskali zaufanie do państwa, oczywiście jak zmienimy władzę. Pokazać, że my naprawdę jesteśmy w stanie uszczelnić ten system. My nie możemy ludziom powiedzieć, dolewajcie do wiadra, które jest dziurawe. To jest absurdalne, nie może państwo tego robić. My dzisiaj prosimy o pieniądze dodatkowe od ludzi, a 2 miliardy złotych poszło na Ostrołękę, którą trzeba było wybudować i zburzyć. Miliony złotych idą na ich jakieś propagandowe kocopoły, które wymyślają przecież co chwila. Prawie ponad 70, a niektórzy mówią 130 milionów według innych wyliczeń poszło na wybory kopertowe, które się nie odbyły. Jak obywatel dzisiaj ma powiedzieć, ok, oskładkuję się bardziej, zapłacę więcej, bo to jest dla naszego wspólnego dobra, jeśli widzi, jak oni bezczelnie te pieniądze przepieprzają po prostu w biały dzień. Jeżeli chcemy, a być może będziemy musieli otworzyć taką rozmowę, o tym, że na przykład trzeba zrobić coś ze zwiększeniem składki zdrowotnej, to najpierw państwo powinno pokazać, co z tą składką zrobi i co obywatel za to będzie mógł w obszarze usług publicznych kupić. I oni, o czym jest ich program dla zdrowia, który tutaj pokazują w Nowym Ładzie, czy który sugerują? Znowu jakiś jeden pomysł stamtąd, drugi stamtąd, jakieś ogólne postulaty. Trzeba zreformować nocną pomoc świąteczną, pomoc lekarską. Trzeba się zastanowić nad profilaktyką. Tylko, że my to mówimy konkretnie i wprost, co trzeba zrobić. Proszę, poczytajcie nasz program. Co dla 40-latków, co dla 50-latków, co dla 60-latków. Jak wygląda lekarz odpowiedzialny, czyli ten lekarz POZ-u. Jak on cię umawia na wizytę ze specjalistami. Do czego służy powiatowy dom zdrowia, w którym będziesz miał wszystkie usługi na miejscu, jak zmieniamy SOR-y w oddział ratunkowy, to oddział ratunkowy, ale szpital jednodniowy, w którym możesz po prostu załatwić te wszystkie rzeczy, które nie wymagają długiej hospitalizacji, decentralizacja tego systemu, a nie centralizacja. My uczciwie mówimy, jaka propozycja leży na stole i co kupujesz lub nie kupujesz, głosując na nas. A oni co tymczasem mówią? Teraz wam podniesiemy obciążenie związane ze składką zdrowotną, ale efekty tego, czyli 7% PKB na zdrowie, będzie w 2027, czyli, jak dobrze liczę, za 6 lat. To co oni z tymi pieniędzmi będą robili przez 6 lat, które nam dzisiaj zabiorą? To jest pytanie, na które Nowy Ład nie daje odpowiedzi. I takich rzeczy w tym jest mnóstwo. Mówią na przykład 30 tysięcy kwoty wolnej. Jak mówię, krok w dobrą stronę. Tylko pamiętajcie, że 30 tysięcy kwoty wolnej oznacza, że mniej pieniędzy dostaną samorządy. Mniej pieniędzy, realnie dużo mniej, dostanie wasza gmina i wasze miasto. Wasze, nie tylko Kaczyńskiego. Czy państwo pomyślało, jak to skompensować? Oni mówią, że będą jakieś subwencje inwestycyjne, które będą dawali swoim, tak? Znowu. To teraz popatrzcie na to, jaki zysk będziemy mieli z tego, że mi zostanie w kieszeni więcej pieniędzy, ale nie będzie działał miejski autobus, ale nie będzie działała miejska przychodnia, ale nie będą działały miejskie usługi sportowe i rekreacyjne, bo miasta nie będzie na to stać. Połowa mniej więcej PIT-u każdego z nas zostaje w samorządach różnych szczebli, od gminy przez powiat do województwa. A co będzie teraz, jeżeli ten PIT się obniży? Jak państwo zamierza to wyrównać? My mówimy od razu w naszej karcie samorządowej. Nie wolno nakładać obowiązków dodatkowych na samorządy bez wskazania źródła finansowania. Oni mówią, że dla tych między 6 a 10 tysięcy pojawi się jakiś mechanizm, który złagodzi im tę sprawę ze składką zdrowotną i niemożliwością odliczania ich od podatku. Ale jaki mechanizm? Na to słowa nie ma w tym programie. Nic nie wiemy. Będzie jakaś ulga, ale jaka będzie? A skąd my to mamy wiedzieć? Ale co im to szkodzi tego nie powiedzieć? Wiecie, to jest tak robione przez takich ludzi, którym nie można wierzyć, że tych pieniędzy, które dzisiaj chcą zebrać, użyją w taki sposób, w jaki podatki powinny być używane. Szacunek do podatku powinien być fundamentem w myśleniu fiskalnym państwa, że człowiek ma szanować podatek, który płaci, ale państwo ma szanować podatek, który wpłaca obywatel, bo on to wpłaca na usługi publiczne, na to, żebyśmy wszyscy w tym państwie mogli, nie musieli wydawać na prywatnego lekarza, na prywatny transport, nie wiadomo jakie krocie i na prywatną edukację dla naszych dzieci, tylko żebyśmy to mieli w pakiecie. Inne propozycje, które padają w tym Nowym Ładzie, ich jest mnóstwo, bo to przecież tam jest od sasa do lasa wszystko. Na kilku się jeszcze zatrzymam, o kilku powiem. Propozycja, że będzie można budować domy tylko na zgłoszenie do 70 metrów kwadratowych. Znowu, zobaczcie, jaka to jest logika myślenia o państwie. Pan sześć, że już teraz można budować domy na zgłoszenie od 2015 roku, tam jest tylko kwestia uzgodnienia sąsiedztwa. Natomiast zobaczcie, co się dzieje, jeżeli w tym momencie ten system staje się powszechnie obowiązującym systemem. Masz kawałek gruntu, możesz od razu stawiać chałupę.
stawiasz chałupę na 70 metrów, no dobra, tylko stawiasz sobie chałupę na polu, czy tam po ojcach masz, czy sobie kupiłeś, czy w jakimś innym miejscu, no dobra, a kanalizacja, a transport, który macie, dzieci macie dowieźć do szkoły i tym podobne rzeczy? W momencie, w którym miasto ma kontrolę nad tym, co się dzieje na jego terenie, jest w stanie tak zaplanować usługi publiczne, żebyśmy za chwilę nie mieli ciągnących się kilometrami suburbii pod każdym z miast, które nie będą skanalizowane, które nie będą zabezpieczone w transport publiczny. W związku z powyższym trzeba będzie mieć swoje samochody, w związku z powyższym trzeba będzie jeździć do miasta, a więc będą większe korki i większe zatrucie powietrza i trzeba będzie płacić jeszcze prywatnie za szambo, ponieważ miasto tej kanalizacji nie będzie w stanie w takim trybie, jak ludzie się zaczną rozbudowywać, budować. To jest myślenie o państwie w sposób odpowiedzialny, sensowny i spójny, jako o solidarności, jako o wspólnocie nas wszystkich. Solidarności nas będą uczyli ludzie, którzy sekują mniejszości etniczne, seksualne i wszystkie inne. Oni są dzisiaj nauczycielami solidarności dla nas. Oni, którzy mówią nam, bierzcie hajs, cała reszta się nie liczy, hajs i pozamiatane i tylko na nas głosujcie. To jest ich logika myślenia o państwie. Dla mnie to jest obraźliwe. Dla mnie to jest po prostu policzek w twarz. A nie opowieść o tym, jak państwo ma być zbudowane. Kolejna sprawa, dodatkowe 500+, bo proponują to w tym projekcie, że przez 2 lata osoby z drugim dzieckiem, no i później trzecim i kolejnym, będą przez 2 lata otrzymywały dodatkowe 500+. Czyli jeżeli masz drugie dziecko, to od końca 1 roku życia do 3 roku życia będzie ci przysługiwało w dodatkowe 500 zł miesięcznie przez te 2 lata, czyli to w sumie daje w 12 tysięcy przez te 2 lata i oni oczywiście wolą mówić o 12 tysiącach niż o dodatkowym 500+ przez 2 lata, no bo przecież na tym się zasadza. Pamiętacie, jakie sukcesy demograficzne Polska osiągnęła w związku z programem 500+. O ile mniej się u nas rodzi dzieci rok do roku, również odkąd jest ten program. Bo ten program nie rozwiązał problemów demograficznych. On rozwiązał problemy związane z biedą strukturalną. On rozwiązał problemy godnościowe wielu rodzin. Proszę sobie wyobrazić, że teraz ludzie dostaną kolejne 500+. Na jakim kluczu magicznego myślenia ma się dokonać teraz wzrost dzietności? Wszystkie badania, które są, pokazują, że wzrost dzietności, decyzja o dzietności nie wiąże się nawet bezpośrednio z pieniędzmi, ale wiąże się z dostępnością do żłobka, który jest blisko. Z możliwością takiego ułożenia prawa pracy, że można bez problemu po macierzyńskim wrócić. Mało tego, są badania, które pokazują, że jak się nie wzmacnia roli ojców w dzieci w sposób instytucjonalny, oczywiście są różne sytuacje w życiu, ale jak się tych ojców nie wzmacnia i ci ojcowie nie są zaangażowani w życie tych rodzin, to w oczywisty sposób decyzje o tym, że będziemy mieli kolejne dzieci są rzadziej podejmowane. To państwo dzisiaj powinno widzieć. I o tym państwo, o tego nie ma słowa. Słuchajcie, oni mówią o rozwiązaniu problemu demografii, oni po prostu dadzą pieniądze. Oni mówią o rozwiązaniu problemu mieszkalnictwa, przecież obiecywali nam 5 lat temu 100 tysięcy mieszkań, ile wybudowali? Jak ten problem zostanie w ten sposób rozwiązany? Oni mówią, bierzcie hajs. To jest jedyny pomysł na państwo. Wzięliśmy od was z podatków, bierzcie hajs. Tak się nie da budować państwa. Zobaczcie, czy w tym dokumencie jest choć jeden rozdział o klimacie, o największym wyzwaniu i największych pieniądzach, które będą na nas czekać? A skąd? Tu i tam jest coś dorzucone i wrzucone. Jak oni widzą energetykę? Super, że wspierają energetykę wiatrową na morzu. A na lądzie to co? Dalej brną w te swoje idiotyczne pomysły, jak budowa stopnia w Siarzewie, spiętrzanie Wisły, dzisiaj susza rolnicza. Przecież zobaczcie, co się dzieje po stopniu, który jest już na Wiśle we Włocławku, jak zagrożone suszą są tereny, które są tam, bo to po prostu nie przecieka na tereny rolnicze ta woda ze zbiornika, w którym robisz takie wielkie spiętrzenie rzeki. W Siarzewie będzie to samo. Energia droższa od tej produkowanej z węgla, ale nie uparli się, że tak jak Zagierka oni będą teraz to budować. Popatrzcie, jak oni myślą o edukacji. Co jest o edukacji? Jedyny sensowny pomysł o edukacji, który jest w Nowym Ładzie, to jest termomodernizacja szkół. Czy tam jest coś więcej sensownego? Jest Kaczyński, który dodatkowo w ramach apendyksu do Nowego Ładu opowiada o tym, że będą dodatkowe lekcje historii. To jest dzisiaj rzeczywiście zupełnie niezbędne. Żebyśmy mieli jeszcze 5-6 godzin historii więcej. To jest to, co nasze dzieci uczyni bardziej innowacyjnymi w Europie. To sprawi, że one będą bardziej konkurencyjne na rynku pracy. To doprowadzi 6 więcej lekcji historii, albo 5, albo 4. Przy całym moim szacunku, byłem olimpijczykiem z historii, pisałem indywidualne, miałem toki indywidualne nauczania z historii, uwielbiam historię, nie czytam dla sportu jak książki historyczne, wiem ile ona może człowiekowi pomóc. Ale na Boga, my dzisiaj mówimy o zupełnie innym świecie niż ma go w głowie Kaczyński.
Dzisiaj nasz program, o którym my mówimy, za chwilę go wam pokażemy, płynny angielski po podstawówce. To jest dzisiaj wymóg cywilizacyjny. Wymóg cywilizacyjny to jest dzisiaj edukacja klimatyczna, obywatelska, seksualna na odpowiednim poziomie, psychologiczna, bo coraz bardziej skomplikowany jest świat naszych relacji na każdym poziomie edukacji. Tego nie ma tam. Niewidoczni są ludzie z niepełnosprawnościami w tym systemie i w tym ich pomyśle na państwo. Ile jeszcze rzeczy tam nie ma? To jest państwo transakcyjne, które pobiera pieniądze, żeby je wypłacać za prowizją, a nie państwo, które buduje naszą przyszłość na pokolenia. Państwo, które ma jakąś wizję. Państwo, które chce dawać impulsy rozwojowe, tak żeby ustawić się na lata. A oni co? I oni wprost o tym mówią. Idziemy w tryb kampanijny. Chcemy dać wam pieniędzy, żeby wygrać wybory. Czy ich interesuje pokolenie? Czy ich interesuje przyszłość waszych dzieci? Naszych dzieci? Co Kaczyńskiego interesuje przyszłość moich dzieci i waszych dzieci? Jego interesuje zrealizowanie jego ideologicznych obsesji. Gdzie tu jest w ogóle o naszej przyszłości? Tego nie ma. I dlatego my musimy dzisiaj jeszcze, powiedziałbym, bardziej wyraźny sposób i w bardziej konkretny pokazywać, że nie jesteśmy tą starą opozycją, która się kłóci cały czas i żre ze sobą, tylko nową propozycją, która rzeczywiście ma jakiś pomysł na Polskę. Wie, jak to poukładać, systemowo poukładać. A nie tu zabrać, tu dodać. Tu... Jeżeli ja miałbym wyjść do ludzi i powiedzieć, słuchajcie, musimy ten system zrobić bardziej sprawiedliwym, musimy mniej opodatkować pracę, więcej majątek, musimy, nie wiem, doprowadzić do tego, że będzie mniej degresywny, to ja czułbym, że mam... Oczywiście, że mogę o tym rozmawiać, a dlaczego nie? Tylko, że mówię, że musiałbym czuć, że mam moralne prawo, wychodząc do ludzi, powiedzieć im, słuchajcie, za to będzie to, za to będzie tamto, a za to jeszcze zrobimy tamto i będziecie mogli mnie z tego rozliczyć. A my rozmawiamy z ludźmi, którzy okłamali nas już setki razy. Dlaczego teraz mieliby być prawdomówni? Dlaczego nagle miałoby się okazać, że umieją zarządzać państwem, podczas kiedy nie umieli tego robić w tak dramatyczny i tragiczny dla wielu z nas sposób w pandemii? Co miało się tutaj wydarzyć? Co się miało tutaj stać? Nagle, z tym, że w sobotę byli niewiarygodni, a dzisiaj od poniedziałku już wiarygodni są. I nie dajcie się zaczarować, bo teraz już widzę, opozycja wyszła z tym swoim rytualnym, nie zgadzamy się, do kosza, w ogóle bez sensu i tak dalej. Nie! Trzeba usiąść z nimi i pragmatycznie rozmawiać. Ten pomysł w dobrą stronę, tamten pomysł w złą stronę, ten pomysł kompletnie od czapy, ale kto to będzie robił? Kto go będzie pilnował? Dlaczego chcecie znowu zmieniać, podczas kiedy wielu przedsiębiorców mówi wprost, ustalcie podatki, jakie chcecie, ale do jasnej cholery niech one wreszcie będą przewidywalne. Raz na 5 lat albo raz na 10 lat. Ja biorę kredyt pod pewien model biznesowy, który układam. Ja układam swoje życie, planuję, chcę też móc zaplanować to. A nie przed każdymi wyborami albo w połowie każdej kadencji, hop, siup, znowu jakaś zmiana podatkowa. Jak obywatele mają płacić podatki i być chętni do płacenia podatków większych, jeżeli mają tak nieprzewidywalny, tak niespójny, tak pełen wyjątków, tak labilny system pod każdym względem? Przewidywalne, czytelne państwo. Jasnych procedur. Państwo, które jest po prostu uczciwym partnerem, który siada z tobą do stołu i który wie, co chce uzyskać, a nie tylko jak chce wygrać wybory. I nie dajcie się zaczarować, bo teraz już się pojawia ta narracja, już słychać, och, to już Kaczyński pozamiatał, już wygrał wybory, da teraz tym biedniejszym pieniądze i teraz to już koniec, to już wygraliśmy i tak dalej. Po pierwsze, nie dajcie się wpuścić w kolejną oś konfliktu, którą on tworzy. Były stare elity i PiS, teraz będzie bogatsi i biedniejsi. I tych biedniejszych oni będą wspierać jak Janosik, który żaden Janosik nie pobierał takiej prowizji za swoje usługi jak ten. I to też jasno powiedzmy, jeszcze 30% zgubi tego, co pobierze. I bogaci. I teraz będzie szczucie na bogatych. Będą bogaci i biedni. I oni będą ze sobą walczyć. To jest jakiś absurd. To jest Rzeczpospolita Polska. I jest i wśród tych biedniejszych, i wśród tych zamożniejszych mnóstwo ludzi. Wystarczy, żeby wygrać wybory, którzy zamiast teraz jęczeć, że Kaczyński już pozamiatał i on na pewno teraz wygra, albo żeby myśleć, a co mnie tam, tylko pieniądze mi dajcie, mnie to nie interesuje, którzy są zainteresowani tym, żeby zbudować państwo lepsze niż to, które myśmy mieli. Naszym obowiązkiem pokolenia rodziców jest zbudować dla naszych dzieci państwo lepsze niż to, które sami mieliśmy. Państwo lepsze niż to, którego doświadczaliśmy. Państwo, w którym nie będzie trzeba wydawać nie wiadomo ile za prywatnego lekarza, w którym nie trzeba będzie wydawać za nie wiadomo jakie korepetycje, dodatki, przygotowania do egzaminów, które państwo sobie wymyśla dla naszych dzieci, w którym będzie czyste powietrze, w którym będzie ekologiczny transport publiczny i nie trzeba będzie kombinować, czy taki samochód, czy inny samochód, w którym będą dostępne mieszkania,
Nawet jeżeli nie kupisz, to będziesz mógł tanio wynająć. I może to ci wystarczy do twoich potrzeb, a nie pakować się zawsze na kredyt na 45 lat. Takie państwo jesteśmy w stanie zbudować i jest nas wystarczająco dużo, żeby Kaczyński tych wyborów nie wygrał. Więc teraz nie dajmy się hipnotyzować jego PR-owi, jego samochodom, jego plakatom i tym opowieściom defetystycznym, które teraz zewsząd słyszy. O, pozamiatał, dał pieniądze, koniec. Nie wygramy, nie ma opcji, to teraz tylko usiąść i czekać na śmierć. Ja nie zamierzam. Ja zamierzam walczyć i zamierzam przeciwstawiać ich populizmowi i nieudacznictwu jakościową, konkretną, metodycznie wykładaną i konsultowaną z ludźmi wizję. Nie możemy dać się w ten sposób zapędzić do narożnika. Nie rozumiem tego i my absolutnie, cały nasz ruch będzie absolutnie i zdecydowanie jasno i klarownie pokazywał, jak chcemy o to walczyć. Bo jak mówię, to nie chodzi o to, żeby teraz wywalić tych albo wesprzeć tamtych, tylko chodzi o konkrety. Jeżeli oni mówią, jak to nazwali, szukałem tego, jednolity kontrakt pracy, to co to znaczy jednolity kontrakt pracy? Ja sobie mogę na przykład nazwać najwspanialsza na świecie umowa. I co, wy powiecie, no wspaniale, wymyślił najwspanialszą na świecie umowę, ale to jest łebski gość, ja kupuję te obietnice, tak, chcę najwspanialszej na świecie umowy. Ale co to znaczy ten jednolity kontrakt pracy? Co oni proponują? On zastąpi umowy cywilnoprawne, o zlecenie i umowę o dzieło, a może umowę o pracę też zastąpi? Zastąpi kodeks pracy czy nie? To my zamiast tworzyć takie byty, mówimy wprost, wesprzyjmy Państwową Inspekcję Pracy, niech ona dzisiaj rzeczywiście będzie realną siłą, która ma możliwość ustalić, jaki jest stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a jego pracownikiem. Po co ja tworzyć jakieś nie wiadomo jakie byty? Jeśli to, brzytwa Okama się tutaj kłania, ale to może trzeba jeszcze, no jest jeden filozof w tym rządzie, Jarosław Gowin się nazywa, nie wiem, czy tego nie wyłapał. Te pomysły Ziobry na wzięcie pod but sądownictwa, to wiecie, to żaden nowy nieład, ład, to jest nieład, bezwład i uwiąd po prostu w jednym. I mam nadzieję, że mu się to wykrzaczy. Natomiast oni teraz będą jeździć jak ten Janosik po kraju obwoźny i mówić, damy biedniejszym, zabierzemy bogatszym, damy biedniejszym. A my mówimy i do biedniejszych, i do bogatszych. Słuchajcie, my ten system musimy poukładać sprawiedliwie, ale jeżeli mamy się na niego wszyscy zrzucać, to on musi działać i musimy wiedzieć, za co płacimy pieniądze. Jak masz dostawcę, którego kupujesz pralkę i dostawca ci mówi, tak jak Morawiecki, pralka będzie już za 5 lat, będzie taka pralka, że to po prostu łeb urywa, ale teraz płać, co roku płać, co tydzień płać. Później jest wielki kryzys, okazuje się, że nie ma żadnej pralki, później nagle się okazuje, że ta pralka już miała przyjechać, ale nie przyjechała, więc on robi kolejną prezentację i pokazuje nam pralkę w PowerPoincie. Słuchajcie, jak szybko zmienicie dostawcę takich pralek? Jak szybko zmienicie sklep, w którym kupujecie? Przecież oni tego nie dowożą, o czym mówią. Powtórzę jeszcze raz to, co mówiłem ci. Gdzie jest ten milion samochodów elektrycznych jeżdżący wokół 100 tysięcy nowych mieszkań? Gdzie on jest? A to były jedyne ich obietnice, które składali? Zapytajcie o to tych, którzy dzisiaj im wierzą, że nagle nastanie światowy dobrobyt i wszyscy będziemy kąpać się w 100 złotówkach. Tak nie będzie, bo tak po prostu państwo nie działa. I zapytajcie ich, skoro dzisiaj jednym podwyższa się tak naprawdę opodatkowanie, co będzie się działo z tymi pieniędzmi przez najbliższych 6 lat, skoro ich rzeczywiście wydawanie, już pomijam w jaki sposób, bo ich program dla ochrony zdrowia, który tutaj zaprezentowali, to jest kikut kikuta, a nie rzeczywiście program dla ochrony zdrowia. Program dla ochrony zdrowia to myśmy pokazali, jak ma wyglądać, a nie realna odpowiedź na jakiekolwiek pytania. Dlaczego w 2027? A dlaczego nie teraz? Przecież teraz będziecie te pieniądze zabierać, od 22. Jeszcze pewnie wiele razy będziemy wracali do tego Nowego Ładu. Nie ma już czasu, żeby tutaj się co głębiać. 132 strony dokumentów, które nasi eksperci analizują od 2 dni, bo my nie jesteśmy, jak mówię, starą opozycją, która wyjdzie i będzie krzyczeć sprzeciw, nie! Tylko chcemy wiedzieć, co rzeczywiście leży na stole i konkretnie, pragmatycznie to się tego odnieść. Naprawdę możecie mieć w Polsce władzę, mam nadzieję, że tak będzie, która rozmawia z ludźmi o rzeczach, a nie o tym, czy kogoś lubi, czy nie lubi, czy na kogoś ma focha, czy akurat nie ma. Bo to nas kompletnie nie interesuje. Więc będziemy się temu, jak mówię, przyglądać i pewnie komentować tego jeszcze, będziemy komentować to jeszcze długo. Jeżeli ktoś z waszych znajomych interesuje się tym tematem, nie wie co myśleć o tym Nowym Ładzie, wyślijcie mu po prostu tego live'a, udostępnijcie, posłucha, odniesie się, będzie wiedział, w którą stronę idziemy i w którą stronę moglibyśmy iść. Bo jak mówię, oni rozrobili to słusznie, już wielu komentatorów to powiedziało, powtórzę, to jest program może na 2000 rok, może na 1990, albo 80, albo na XIX wiek, ale na pewno nie na teraz.
kiedy potrzebujemy nowego myślenia o klimacie, o gospodarce, o usługach publicznych, o edukacji, o tym wszystkim, co my chcemy wam zaproponować. Bo my to po to robimy, żebyście nie musieli być skazani z jednej strony na demagogię i populizm PiSu, który będzie wam wciskał hajs, a drugą ręką będzie go wam kradł, żeby przeputać na jakieś swoje ostrołęki albo inne skręty, które sobie wymyśli. Żebyście nie byli skazani na ich populizm i opowieści, jak to będzie pięknie, już nie powiem z jakiej części ciała w kobiety o pięknym staropolskim imieniu, a z drugiej strony na tą starą opozycję, która wyjdzie i będzie tylko krzyczeć antypis, antypis, nie ma zgody, nie ma zgody. Musi być trzecia droga, musi być trzecie rozwiązanie, pragmatyczne państwo, szacunek dla podatków, przewidywalność procedur, sprawiedliwość. Polegająca na tym, że mamy wszyscy dobrze działające usługi publiczne i nie musimy na nie wydawać swoich pieniędzy. Patrzenie do przodu. Edukacja zakorzeniona w XXI, a nie w XIX wieku. Myślenie o świecie, które zauważa, że dzisiaj jest XXI, a nie XIX wiek. I nie wojna kolejna pomiędzy PiS-em a Platformą, a teraz Lewica przecież jest, no, będzie wspierana pewnie przez PiS bardzo mocno, żeby mieć kolejnego do polaryzacji, tym razem światopoglądowej, czy PiS-u z Lewicą, czy tego z tamtym, czy Budki z Hołownią, czy Hołowni z kimś tam, czy jeszcze kogoś z kimś tam jeszcze, czy jeszcze nas, katolickich, wiernych, z jakimiś przeciwnikami, których się sobie wymyśli, heteryków z homoseksualistami, Polaków z innymi mniejszościami, które w naszym kraju, z mniejszościami, które w naszym kraju żyją, a teraz kolejny front otwiera Kaczyński. Bogaci i biedni. I teraz ich będzie na siebie napuszczał. Nie dajmy sobie tego zrobić. Przyszłość naszych dzieci nie jest warta realizacji obsesji jednego człowieka, który powinien już udać się na polityczną emeryturę, bo ani sprawności, ani politycznej, ani horyzontu nie ma takiego, którego dzisiaj od przywódcy można by było oczekiwać. Ma resentymenty, ma ideologiczne wizje i ma pieniądze, którymi będzie szastał na prawo i na lewo. Ale my te pieniądze skonsumujemy, my z nich oczywiście wpuścimy je w rynek, wydamy, ktoś za to coś kupi, ale one nie zbudują naszej przyszłości. Bo nasza przyszłość to coś dużo więcej i nasze państwo, Rzeczpospolita, to coś dużo więcej niż bankomatów, płatomat z potężną prowizją. To tyle ode mnie na dzisiaj, nie będę już poruszał innych wątków, bo i tak przewaliłem wszystkie możliwe czasy, no ale wiecie, wykuwa się nasza przyszłość. Cieszę się, że mogłem się do tego odnieść i będziemy się mocno... Nie dajcie się zahipnotyzować. Proszę, nie dajcie się zahipnotyzować. Wygrana jest możliwa, wygrana jest w naszym zasięgu, bo nas jest więcej. Nas po prostu jest więcej niż wyborców PiSu. Tylko my się zebrać musimy. I musimy wreszcie uwierzyć, że to jest możliwe. A jego siłą jest to, że my nie wierzymy, że to jest możliwe. Albo za rzadko w to wierzymy. Więc uwierzmy, proszę, w to, że możemy nie być skazani z jednej strony na kłamców, a z drugiej strony na walczących ze swoim ego neurotyków. Naprawdę jest możliwe inne rozwiązanie. Wszystkiego dobrego wam życzę. Dobrego dnia. Jutro widzimy się o 9:00. Mam nadzieję, że tak samo licznie jak dzisiaj. I bardzo proszę, udostępniajcie nasze treści. Pokazujcie je. My nie mamy swoich mediów. Poza Dobrym Radiem Świetnym zresztą. My prosimy was, ja was proszę tak bardzo o to, żebyście wpłacali, żebyście udostępniali, żebyście byli z nami. Dzisiaj redaktor Kolanko, widziałem, już nie mógł uwierzyć, że my się finansujemy z finansowania społecznościowego. Tak, to jest możliwe, jak ludzie widzą realną nadzieję, to się podzielą swoją 20-złotówką miesięcznie. Tylko musimy to dowieść. Musimy to dowieść do wyborów, kiedykolwiek będą. Wszyscy zaczynają teraz mówić, że w przyszłym roku, ale ja już tyle słyszałem tych dat wyborów, łącznie z prezydenckimi, że po prostu zajmę się robieniem swojej roboty, a kiedy wybory będą, wtedy będą. Tylko wtedy musimy wszyscy być gotowi do działania. Wszystkiego dobrego.